już nie ma nowego terminu zakończenia budowy hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Struga. Przy ulicy Tytoniowej powstaną nowe bloki w ramach Mieszkanie Plus. Znamy pierwszą radomiankę urodzoną w 2019 roku. Wciąż nie wiadomo, kiedy zakończy się budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Struga w Radomiu. Inwestycja, która powinna być gotowa w listopadzie 2018 roku, nadal jest realizowana, choć jak poinformował Konrad Frysztak, wiceprezydent Radomia, który w środę był gościem w programie Kontrast Plus, na samym placu budowy niewiele się dzieje. Ja wiem, że była przerwa świąteczno-noworoczna i wiele firm nie pracowało, ale firma, która ma opóźnienie, nie powinna tego czasu tak naprawdę przegrywać na własne życzenia. Niestety na budowie nie działo się nic. To trudna decyzja, która czeka zarówno zarząd spółki MOSiR, jak zapewne również wykonawcy co do tego, co dalej. Niestety ta inwestycja ma już opóźnienie. Czasu na inwestycje nie pozostało zbyt wiele, bo chcemy, aby 1 października radomskie drużyny rozpoczęły grę na nowej hali. W związku z dużymi opóźnieniami Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu został zmuszony do odwołania wielu imprez. Wiadomo już, że w nowej hali nie odbędzie się m.in. Siatkarska Liga Narodów Kobiet. Jednak odwołane imprezy to jedno. Kolejnym problemem jest rozliczenie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali, a w sumie chodzi o ponad 30 milionów złotych. Mamy termin, którym możemy się rozliczyć z tej inwestycji. Będziemy, oczywiście już rozmawiamy z ministerstwem i będziemy zabiegać o to, żeby termin rozliczenia tej dotacji został nam wydłużony. Nie jest to wyłącznie, czy w żaden sposób nie jest to winą zamawiającego, czy gminy miasta Radomia, które, w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ale wyłącznie zawinione jest to przez wykonawcę. Dlatego wierzę, że ministerstwo, widząc też, co się dzieje na budowach autostrad, czy innych zadań realizowanych bezpośrednio przez spółki rządowe, da nam ten odpowiedni czas na rozliczenie tej inwestycji. Jak poinformował wiceprezydent Konrad Frysztak, obecni inspektorzy nadzoru budowlanego analizują nowy harmonogram realizacji inwestycji, który został podany przez wykonawcę. Na razie nie podano konkretnego terminu zakończenia budowy hali. Dodajmy również, że od 12 listopada spółka MOSiR nalicza kary wykonawcy za opóźnienia na placu budowy. Na działce przy ulicy Tytoniowej w Radomiu powstaną mieszkania w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Gmina miasta Radomia przystąpiła do spółki MDR Radom, która została założona w marcu ubiegłego roku przez BGK Nieruchomości. Zaproponowaliśmy 4 lokalizacje nieruchomości pod tę inwestycję. Bank Gospodarstwa Krajowego wybrał jedną i to jest ta przy ulicy Tytoniowej. To, proszę Państwa, nieruchomość o powierzchni ponad 8600 m2. Zgodnie z projektem, który został przygotowany, ta spółka celowa wybuduje 124 mieszkania o powierzchni w przedziale 27 do 70 metrów kwadratowych. Wraz z nowymi mieszkaniami powstaną także miejsca parkingowe. Zgodnie z planem, który jest zgłoszony do Wydziału Architektury o warunki zabudowy, powstaną 2 budynki. Te budynki będą również zawierać boksy garażowe. Takie były nasze wnioski, aby spełnić ten postulat zapisany w dokumentach strategicznych miasta, czyli w studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego i planach miejscowych, aby spełnić wskaźnik miejsc postojowych w stosunku do danych mieszkań. Te 2 budynki, boksy garażowe przy ulicy Tytoniowej, to start programu Mieszkanie Plus. Szacowany koszt inwestycji to 24,5 miliona złotych. Ania, tak ma na imię pierwsza radomianka urodzona w 2019 roku w radomskim szpitalu specjalistycznym. Dziewczynka przyszła na świat we wtorek o godzinie 6:52 i ważyła 3 kg 700 g oraz mierzyła 54 cm. Przyjęliśmy nad ranem nową radomiankę, jest to dziewczynka, ma mieć na imię Ania, już się dowiedziałem od rodziców i bardzo się cieszę, że władze miasta ten moment widzą, doceniają i chcą właśnie w ten sposób uhonorować nową obywatelkę naszego miasta. Jak mówiła pani Anita, mama pierwszej radomianki, dziewczynka urodziła się poprzez cesarskie cięcie. Na razie ciężko, bo jeszcze nie przyspałam się 2 noce, ale ale dajemy radę. Na pierwszą radomiankę czekała miła niespodzianka od prezydenta Radomia. Mamy
nowych Radomian w naszym radomskim szpitalu. Szczęśliwe porody. Dziękuję serdecznie personelowi za tę pracę, która została wykonana. Natomiast mam nadzieję, że to również wielkie szczęście przede wszystkim dla rodziców, którzy mają w tej chwili te swoje pociechy. I myślę, że chciałbym przede wszystkim życzyć wszystkiego dobrego w tym nowym roku, również rodzicom. Przy okazji wizyty w szpitalu wiceprezydent Jerzy Zawodnik zaapelował do mieszkańców o wsparcie najbliższego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 13 stycznia. Mamy kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ten sprzęt, który jest kupowany, bardzo mocno zasila także nasz radomski szpital, dlatego prosimy już dzisiaj, pamiętajmy o tym i hojnie wspomóżmy Wielką Orkiestrę, bo ten sprzęt i te pieniądze wracają do naszego miasta. No i dzięki temu rodzi się więcej dzieci. Dodajmy, że pierwszym chłopcem, który przyszedł na świat w radomskim szpitalu specjalistycznym, był Ignacy, który urodził się o godzinie 1:15. To jest zapowiedź programu Wyszukani, bo jest środa, godzina 17:45, premierem ma właśnie ten program i dlatego teraz przedstawię naszego najbliższego gościa, którym będzie Martyna Górak, czyli pierwsza wicemis Polonia 2018 w konkursie oczywiście ogólnopolskim i mistrz Polonia Ziemi Radomskiej 2018, tutaj najpiękniejsza na Ziemi Radomskiej właśnie w tym konkursie. Martyno, powiedz, to jest ciężka praca, bycie mis w ogóle, czy bycie piękną kobietą ubiegającą się o te tytuły? Na pewno to jest ciężka praca, żeby dojść do tego momentu, ale później jest to ogromna duma i wielka radość. Wyrzeczeń nie brakuje? No, trzeba dbać o siebie, wiadomo, bo to jednak ludzie oceniają nas wizualnie, więc musimy cały czas dbać o siebie. Ale to jest wiadomo przyjemność. A ty nie masz takiego wrażenia, że trzeba się jednak przebijać z tym wnętrzem swoim, że często trzeba pokazywać także cechy charakteru, które dużo trudniej pokazać, prawda, na konkursach piękności? Trzeba, no ale dlatego też to zgrupowanie trwało prawie 2 tygodnie, żeby organizatorzy mogli nas poznać, były rozmowy indywidualne. I wydaje mi się, że może to nie jest jakiś okres taki, żeby faktycznie tak dogłębnie poznać te osoby, no ale żeby tak mniej więcej ocenić, która dziewczyna się nadaje do tego, to wydaje mi się, że to jest wystarczające. A o tym, czy Martyna będzie kontynuowała i w jaki sposób swoją zawodową karierę, dowiecie się na pewno w programie Wyszukanie. Dzięki i do zobaczenia. Oczywiście środa, godzina 17:45, kanał 828 w sieci kablowej Wektra i www.zebra.tv. Krzysztof Czaban, do zobaczenia. Restauracja La Spezia. Świetna lokalizacja, nowoczesne wnętrza i różnorodne menu. Serwujemy pyszne dania z grilla. Steki wołowe, kurczak, sery, do tego znakomite dodatki i sosy. Kuchnię włoską, makarony, przystawki, ponad 30 rodzajów pizzy. Polecamy burgery z soczystej, pysznej wołowiny. A dla najmłodszych mamy specjalne menu i kącik zabaw. Organizujemy catering, imprezy okolicznościowe, posiadamy prywatny VIP room z tarasem. Restauracja La Spezia, ulica Sandomierska 1. Zdrowo i ze smakiem. Na prognozę pogody zaprasza fabryka broni Łucznik Radom. Na program zaprasza sponsor Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoleka. www.autolekar.pl. W czwartek w Radomiu pochmurnie, możliwe także opady śniegu. Termometry wskażą 2 stopnie poniżej zera. Ciśnienie w południe wyniesie 1021 hektopaskali. W piątek podobna aura. Nadal możemy spodziewać się opadów śniegu. Na termometrach 3 stopnie. Na barometrach 1026 hektopaskali. W sobotę nadal pochmurnie. Synoptycy zapowiadają opady deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą 3 stopnie. Ciśnienie spadnie do 1011 hektopaskali.